Dzień dobry. W poniedziałek 22 grudnia wita Państwa telewizja DU-FSO. To nasz ostatni program w tym roku. Przed nami święta Bożego Narodzenia, no i oczywiście nowy rok 1998. Większość nas spędzi te święta w gronie rodzinnym, dzieląc się opłatkiem z najbliższymi. Święta Bożego Narodzenia to święta jedności, wspólnoty i miłości. Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dla nas, Polaków, święta te mają szczególny charakter. Charakter radosny i podniosły. Promieniują serdecznością i ciepłem rodzinnym. Ich szczególnym elementem jest łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń w gronie najbliższych i przyjaciół. Ja również chciałbym złożyć życzenia bardzo mi bliskiej całej załodze DU-FSO. Ale zanim to uczynię, chciałbym, abyśmy choć przez chwilę zastanowili się nad tym, co osiągnęliśmy w mijającym roku. Był to rok przełomowy. Zdominowały go trzy wydarzenia. Uruchomienie produkcji Lanosa, uroczystości DU Motor 2000 oraz przyznanie DU-FSO certyfikatu z serii ISO 9000. Pierwszy poważny egzamin daliśmy przy uruchomieniu Poloneza Plus. Był to zarazem sprawdzian umiejętności współpracy pomiędzy polskimi i koreańskimi inżynierami i technikami. W lipcu mieliśmy nie tylko zadanie uruchomienia produkcji Lanosa. Walczyliśmy również z kataklizmem powodzi, która dotknęła południowe rejony Polski. Nieoceniona w tym przypadku okazała się ofiarność załogi DU-FSO w niesieniu pomocy powodzianom. Był to również rok narodzin 18 spółek joint venture na bazie DU-FSO. Ruszyły pełną parą inwestycje. Drugi etap budowy nowej lakierni oraz budowa nowego zakładu montażu samochodu. Dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Przemysłowym Instytutem Motoryzacji a DU-FSO powstały zręby Polskiego Centrum Techniki. Myślę, że był to rok udanej wspólnej pracy. Mam nadzieję, że nadchodzący 1998 rok będzie równie pomyślny. Dlatego pozwólcie Państwo, że składając Wam życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności, chciałbym również życzyć satysfakcji z tego, co będziecie Państwo robili w przyszłości. Chciałbym również, korzystając z okazji, przekazać za Waszym pośrednictwem, Waszym rodzinom życzenia zdrowych, spokojnych i wesołych świąt, a zarazem życzyć również jak najwięcej radości i uśmiechu na co dzień w nowym 1998 roku. Święta Bożego Narodzenia obok świąt Wielkiej Nocy dla chrześcijan są najważniejsze. Ustanowiono je na pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa. Z uroczystością tą związane są liczne tradycje i zwyczaje. Dzielenie się opłatkiem, choinka, wieczerza wigilijna. W Polsce bożonarodzeniowe zwyczaje i obrzędy są wyjątkowo kultywowane i pielęgnowane, szczególnie na wsiach i w małych miejscowościach. Kolędnicy, herodzi, przebierańcy chodzą od domu do domu, życząc jego mieszkańcom zdrowia i pomyślności. Święta Bożego Narodzenia to czas pojednania, nadziei i radości. Święta Bożego Narodzenia są tymi świętami miłości, ponieważ między innymi przeżywamy narodzenie człowieka, który przyszedł, aby człowieka grzesznego, słabego wyrwać z jego niedoli, z jego tragedii, z jego nieszczęścia wynikającego ze skutków grzechu pierworodnego. I stąd święta Bożego Narodzenia, które będziemy przeżywali, chcemy przeżyć też w tym duchu miłości, pełnej radości. Najpełniej miłość przeżywa się w rodzinie. Jest piękny zwyczaj, tradycja łamania się opłatkiem. Ten biały, kruchy płatek chleba ma ogromną wymowę i ogromną siłę. Ma tą cudowną moc właśnie miłości, która uzdrawia, która leczy, która wprowadza w życie człowieka pokój. I to jest chyba ważne, aby człowiek, przeżywając święta Bożego Narodzenia, jak najwięcej skorzystał tego pokoju, który płynie z miłości Bożej. Kiedy składamy sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, kiedy będziemy łamać się opłatkiem, chciałbym i ja, jako proboszcz tej parafii świętej Jadwigi, tego kościółka, które w sposób chyba szczególny
jednoczy tutaj rodzinę DUFSO. Radości, pokoju i miłości życzę każdej rodzinie, która swoje powołanie realizuje między innymi w fabryce DUFSO. W minionym tygodniu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia w zakładzie na Żeraniu zorganizowane były spotkania wigilijne. Tradycyjnie spotkali się przedstawiciele zarządu naszej firmy i związkowcy z organizacji działających w DUFSO. W wigilijnym spotkaniu zarządu DUFSO Motor uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa naszego zakładu z udziałem prezesów, pracowników i zaproszonych gości. Tradycyjne spotkanie przedświąteczne przy choince było okazją do rozmów o zakładzie i świętach Bożego Narodzenia. Na początku spotkania życzenia bożonarodzeniowe przekazał prezes DUFSO Motor. Życzę Państwu, abyście mieli bardzo radosne święta, aby najbliższy rok przyniósł Wam wszystko co najlepsze, co szczęśliwe, zarówno w Waszym życiu zawodowym, jak i w domach i rodzinach. I bless you. Have a good luck. Jeżeli to ma być Wigilia, to musi być polska Wigilia. To muszą być kolędy. Wszyscy śpiewamy śródnocnej ciszy. Śródnocnej ciszy. Głos się rozchodzi. Stańcie pasterze. Bóg się wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Dzisiaj składając Państwu życzenia, chciałbym życzyć właśnie tej atmosfery groty betlejemskiej. Niech ta atmosfera będzie w każdym Państwa domu, niech przenika i niech ona trwa przez cały nowy rok pański 1998. W prezencie świątecznym kolędę bożonarodzeniową, choć w języku angielskim, zaśpiewał także prezes naszej firmy. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, run your virgin mother and child, holy infant and your mind. Następnie dzielono się opłatkiem, rozmawiając o życiu osobistym i zawodowym. Jak już wspominaliśmy, tradycyjne spotkania przedświąteczne zorganizowali także związkowcy. Jako pierwsi spotkali się przedstawiciele Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. W trakcie uroczystości przy stole wigilijnym przewodniczący związku podkreślił znaczenie tego święta religijnego, obchodzonego od wieków, a zapisanego w życiu nas wszystkich i naszych najbliższych. Życzę Państwu, całej załodze, miłych, spokojnych świąt, żeby niczego nie zabrakło na stole świątecznych, jak również drogocennych prezentów. Po tradycyjnych życzeniach bożonarodzeniowych związkowcy podzielili się opłatkiem. Podobne spotkanie przedświąteczne mieli związkowcy Solidarności 80. Była to dobra okazja do tradycyjnych rozmów o minionych wigiliach w fabryce, a także do refleksji o zbliżających się świętach, które mają stałe swoje miejsce w polskiej tradycji chrześcijańskiej. Chciałbym w imieniu przewodniczącego Krajowej Komisji Solidarności 80, kolegi Trwałka, przekazać życzenia dla załogi DUFSO.
jak również chciałbym przekazać w imieniu Zarządu Regionu Mazowsze, jak i swoim własnym, życzenia dla całej załogi, dla wszystkich członków i nie tylko pracowników naszego przedsiębiorstwa. Od siebie, od komisji składam Państwu serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Życzę zdrowia, pomyślności i wielu łask Bożych. Tradycyjnie łamano się opłatkiem i jedzono potrawy wigilijne. Pracownicy należący do Związku Zawodowego Metalowcy swoją wigilię przygotowali w minioną sobotę. Spotkaniu obok związkowców z przewodniczącym związku Janem Wawakiem na czele udział wzięli przedstawiciele OPZZ wraz z Józefem Wiadernym, a także kierownictwo DUFSO Motor. A oto życzenia świąteczne przekazane przez przewodniczącego Związku Zawodowego Metalowcy. Życzymy Wam również wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 1998 roku. W uzupełnieniu informacji wigilijne spotkanie związkowców NSZZ Solidarność odbyło się dziś po południu. Oto relacja z ostatniej chwili. Przy odświetnym wigilijnym stole spotkali się przedstawiciele i członkowie żerańskiej NSZZ Solidarność oraz zaproszeni na tę uroczystość goście, członkowie zarządu i prezes Dżinczul Sok. Ciepłe i serdeczne słowa z życzeniami świątecznymi dla całej załogi przekazali reprezentanci władz kościelnych i państwowych. Chcielibyśmy Państwu życzyć, aby przyszły rok był rokiem, w którym praca w tym zakładzie była pewna, trwała i bezpieczna. Znaczy, żebyście Państwo żyli w przekonaniu takiej perspektywy, która nie jest tylko perspektywą na jeden rok, ale na bardzo wiele lat, dobrej, przynoszącej satysfakcję pracy. I to jest pierwsza rzecz. Drugie nasze życzenie jest takie, abyście Państwo żyli też w nadziei i przekonaniu, że wraz z rozpoczęciem rządów przez tę koalicję, której społeczeństwo powierzyło swoje zaufanie, sprawy zaczną iść w lepszym kierunku. Proszę Państwa, ponieważ powiedziano tu tyle mądrych, wspaniałych słów, to ja powiem tylko wszystkiego najlepszego. Wam wszystkim, Waszym rodzinom spokojnych, miłych świąt i dobrego nowego roku. I kierownictwu, i załodze, i wszystkim zainteresowanym, żeby nam się działo przyzwoicie. Serdeczne życzenia świąteczne przekazał również przewodniczący NSZZ Solidarność Żerania. Chciałbym w imieniu całego prezydium Komisji Międzynarodowej NSZZ Solidarność przy DUFSO zarządu naszego związku swoim własnym przekazać na Wasze ręce serdeczne, gorące życzenia dla Waszych rodzin spokojnych, zdrowych świąt i szczęśliwego, owocującego samymi sukcesami, zwycięstwami nowego roku 98. Na zakończenie wszyscy podzielili się opłatkiem, życząc sobie wielu dobrych dni w nowym 1998 roku. Uroczystość Świąt Bożego Narodzenia poprzedza wyjątkowy dzień Wigilia. Wtedy to cała rodzina zasiada do uroczystej kolacji. Przypomnijmy więc, jakie potrawy powinny znaleźć się na wigilijnym stole. Zgodnie z wielowiekową tradycją, na polskim stole wigilijnym powinno znaleźć się 11 potraw. Oczywiście bohaterem uroczystości jest śnieżno-biały opłatek, jednak żadna kolacja wigilijna nie może odbyć się bez odpowiedniego menu. Są nic na świątecznym stole ryby, pod wszelką postacią. W galarecie smażone, wędzone, bądź przyrządzone w sałatkach. Są śledzie, karpie, łososie. Musi być również bigos z grzybami, pierogi z kaszą i kapustą, różnorodne potrawy z maku, kompot z suszonych owoców oraz wiele innych wspaniałości. Wszystko zależy od inicjatywy gospodyni domu. Bogactwo wigilijnej kolacji zależy niewątpliwie od zasobności naszej kieszeni. Wprawdzie nie na każdym polskim stole znajdzie się aż tyle potraw, ale najważniejsze jest to, aby przy każdym z nich panowała ciepła i rodzinna atmosfera. A menu, chociaż najskromniejsze, zawsze będzie wyjątkowe. Tak jak wyjątkowe są święta Bożego Narodzenia. Do tych wszystkich świątecznych życzeń przyłącza się również redakcja naszej telewizji. Życząc Państwu pogodnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, uśmiechu na twarzach, no i oczywiście szampańskiej zabawy w Sylwestra. Spotkamy się dopiero w nowym roku 1998. Do widzenia. Thank you.